tym tygodniu w programie Informacje z Mazowsza. Prawie 2 miliardy złotych z Unii Europejskiej na rozwój Mazowsza jeszcze w tym roku. Lotnisko w Modlinie dostanie 7,5 miliona złotych pożyczki od samorządu województwa. Puste przejazdy karetek i nieuzasadnione wezwania. Z takim problemem mierzy się warszawskie pogotowie ratunkowe. Nowe rondo w gminie Celestynów. Pracownia przewrotu kopernikańskiego już otwarta. Zapraszam. Do zobaczenia.